32-1-3. Akcja! Na przykład ta pozycja. It doesn't work anymore, but... Nazywam się Radek Ochnio. Zajmuję się dźwiękiem w filmie Kop Głębiej. Mam tę przyjemność, że zajmuję się dźwiękiem od początku do końca, czyli od pracy na planie, po udźwiękowienie i po późniejsze premiksy, a także końcowe zgranie. Są to samoloty, które przelatują średnio co 6 minut. Yeah. Czasami na planie są sytuacje, w których nie da się dobrze i perfekcyjnie nagrać dźwięku. Mogą być jakieś hałasy, mogą być przeszkody, mogą być jakieś rekwizyty, które nie brzmią tak, jakbyśmy chcieli. Musieliśmy często powtarzać duble bądź przerywać. Także to był dosyć duży kłopot. Były kury, psy, wszystko co możliwe. A ponieważ zależało mi na bardzo czytelnych i wyraźnych dialogach, dlatego zdarzało się, że musieliśmy tam walczyć o tą ciszę. O, to właśnie na przykład sytuacja. Dźwięk stanowi co najmniej 50% przeżycia filmowego. Według mnie jest to bardzo, bardzo istotna rola. Fajna rzecz, na którą bardzo liczę przy tym filmie, jest możliwość dużej i ciekawej kreacji dźwiękowej, która będzie uwypuklała pewne sytuacje. Ponieważ z założenia jest to film dosyć śmieszny, to dźwięk ma bardzo fajną i sporą rolę do spełnienia. Są pewne sytuacje, są pewne rekwizyty, które staram się tak zaprojektować, tak udźwiękowić, żeby same w sobie również były w pewnym sensie zabawne. Byś zrobię, ty! Ten dźwięk się buduje w bardzo dużym stopniu, że nie jest tak, że ten dźwięk po prostu nagrywa się na planie razem z obrazem. To jest takie pierwsze wrażenie, jakie może odnieść widz. Tymczasem prawda jest taka, że właściwie wszystkie te warstwy, wszystkie te składniki robi się osobno. Jest to bardzo żmudna, bardzo czasochłonna, ale też bardzo twórcza i kreacyjna praca. Babo. No bo to pech, słuchajcie, nam nie wejdzie, chłopaki. Nie możemy. Czasami też możemy chcieć dołożyć rzeczy, których w ogóle nie było na planie. Na przykład chcemy zamienić słowo, dołożyć jakąś kwestię z ofu. To wszystko można później w studiu zrobić. Wszystko można później odtworzyć, jeżeli chodzi o dźwięk właściwie. Ale ta emocja, która jest na planie, ten wyraz aktorski, który tam się dzieje, zawsze jednak jest fajniejszy niż później nagrywany w studiu.